Mateusza Redeko. www.redeko.pl. Rywalem Michała Przysiężnego na Półwyspie Apenińskim był niżej notowany Belg Maximo Tom. O łatwej przeprawie nie było jednak mowy, pokazał to już pierwszy set. Do ósmego gema był remis, w dziewiątym serwował Przysiężny i przegrał swoje podanie. To otworzyło rywalowi drogę do zwycięstwa w secie. Belg jej nie zmarnował i cieszył się z wygranej partii 6-4. Drugi set tym razem dla naszego reprezentanta. Tenisista Matchpointu Wrocław od początku partii dominował, grał kombinacyjnie, pewnie na serwisie i co najważniejsze skutecznie. Przysiężny wygrał seta 6-2 i wydawało się, że w kolejnej partii pójdzie za ciosem. W decydującym secie tenisiści znów grali punkt za punkt. Wynik był identyczny jak w pierwszej partii. Przysiężny remisował 4-4 i przegrał własny serwis. O Tom znów wykorzystał błąd Polaka i wygrał tę część pojedynku 6-4. A cały mecz 2-1. Spotkanie trwało godzinę i 40 minut. Przysiężnemu przeciwko Belgowi nie pomógł nawet dobry serwis. Zawodnik Matchpointu Wrocław zdobył 18 punktów bezpośrednio po własnym podaniu, ale mimo to schodził z kortu pokonany. Może lepiej popularny ołówek wypadnie we Wrocławiu. Kibice na pewno na to bardzo liczą. Już 16 lutego początek rywalizacji w turnieju Wrocław Open. Oprócz Przysiężnego w zawodach zagrają inni tenisiści kojarzeni z naszym miastem. Łukasz Kubot i młody Hubert Hurkacz. Nowe Centrum Squasha Redeko. www.redeko.pl